Co widzowie TVP myślą o zawieszeniu babiarza? Odklejka niezła i inwektywy. Przemysław Babiarz, który jest jednym z lepszych komentatorów sportowych w TVP, został zawieszony za to, że niefortunnie skomentował piosenkę Imagine, która zabrzmiała na otwarciu igrzysk w Paryżu. To spotkało się z protestem części widzów. W komentarzach w social mediach TVP aż kipi od oburzenia. Powstał nawet specjalny hashtag Murem za Babiarzem. Co piszą zniesmaczeni ruchem włodarzy telewizji publicznej widzowie? Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety, powiedział Przemysław Babiarz, odnosząc się do brzmiącego w tle utworu Johna Lennona Imagine. Stacja postanowiła zawiesić prezentera i wykluczyć go z komentowania igrzysk. TVP zawiesiła Przemysława Babiarza. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się Nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie, czytamy w oświadczeniu wystosowanym do Pudelka. Reakcja TVP rozwścieczyła dużą część fanów Babiarza. Pod postami stacji zaroiło się od bojkotujących komentarzy. Babiarz wraca, zrozumiano? Dawać nam Przemka. Murem za Babiarzem. Odklejka w tej telewizji już niezła. Jeden człowiek niesprawiedliwie potraktowany, za to pewna pani nagrodzona nowym programem, w żadnym szanującym się kraju ktoś taki nie robiłby dalej żadnej kariery. TVP w obecnym kształcie jest nie do oglądania. Piszą ludzie w cytatach, które nadają się do publikacji. Jednak w większości z nich pojawiają się rasistowskie, homofobiczne komentarze. Widzowie oskarżają w nim władze TVP o szerzenie komunistycznej propagandy i poprawności politycznej na siłę. To jedna z łagodniejszych inwektyw, jakie można przeczytać na instagramowych profilach TVP. Co ciekawe, komentarze te pojawiają się przy wpisach dotyczących sobotniego koncertu Lata z Radiem i TVP2. Fakt wielokrotnie próbował skontaktować się z Przemysławem Babiarzem z prośbą o komentarz. Telefon dziennikarza jednak od wczoraj milczy.